do szpitala na hospitalizację. To wszystko 2 dni przed jego rozprawą sądową. Dodatkowo sąd oficjalnie podjął decyzję o niewypuszczeniu go z aresztu. Prawnik Tate'a nagrał update, co się dzieje i jak sprawa wygląda w sądzie. Mamy dużo nowych informacji. Jakiego masz komara w mikrofonie, co ty pierdolisz? A oprócz tego Logan Paul jest w kolejnej z rzędu kontrowersji. Tym razem mamy zarzuty o znęcanie się nad zwierzętami. Fame wydało ciekawe oświadczenie dzień po tym, jak został zapowiedziany film, w którym pewnie im się oberwie. Lil Masty chwali się swoją ciążą i ludzie... Jak ktoś napisze, nie piszcie Zbyszek. Mają zmieszane opinie. Dodatkowo Mandzio wyznał, że był związek... Bo chłopno mnie pisze, nic nie miga Zbyszek, a ja naprawdę nie mam, kurwa, ochoty. Z transpłciowym mężczyzną, a na koniec wujek Łuki został nowym prezesem spółki ekipy, a Verso żałuje słynnej reklamy Blacka. Aha. Nie żyj pod kamieniem, subskrybuj kanał i bądź na bieżąco ze wszystkimi newsami z tego internetowego oraz prawdziwego świata. Zostaw lajka, bo rzucę tobą o ścianę. A pierwszym tematem będzie Lil Masty, która ostatnio wstawia filmiki dzieląc... Właśnie, z tym jest jakiś chuj ten... Spierdalaj, nic ci nie oddamy. Człowieku, nie ma opcji, te 10 tysięcy punktów już zostało spożytkowane. Podawaj mi punkt. Nic nie dostaniesz. Dziękuję za 25 zł. Ej, właśnie słyszałem, że tu jest zadyma o to, ale właśnie nie widziałem, co tam się dzieje. Spelek, dziękuję za 13 miesiąc. ...się z ludźmi swoją ciążą i biznesowo... Nie widziałem tej reakcji, o. Na pewno to jest dobry ruch, tak... Dobra, banuję wszystkich, co piszą o Zbyszku od teraz. ...taki mocno osobisty kontakt. No jakiego kurwa komara mam? Dobra, wymię ten ze swojego życia się bardzo dobrze sprzedaje, czego przykładem jest Andziax. I wyniki na TikToku Lil Masty też widać, że się podbiły. Tyle, że w jej przypadku pojawiło się wiele opinii, że jej reakcje są sztuczne, pod publikę i w ogóle to nieodpowiednio jest się dzielić takim czymś publicznie. Wyciągają... Ale co mi lata w mikrofonie, kurwa? Co lata w mikrofonie? Co jest nie tak? Co lata w mikrofonie? Halo, 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 halo. Co lata? Nic nie lata, dobrze jest, teraz jest, kurwa, idealnie. Jakieś rzeczy, które kiedyś robiła w necie z podpisem, że dziecko będzie dumne z mamy. Na przykład mi z perspektywy widza to trochę niekomfortowo oglądało się te reakcje, ale to też nie jest zbytnio content. Dobra, na... dajcie mi linka do tego. Witam z tej strony, Zbyszek, masz pan przejebane. Panie Zbyszku, prosiłbym wysłać mi linka, ja obejrzę i ja chcę ocenić, czy się ogląda to niekomfortowo. Ma ktoś linka do tych TikToków, co on tu pokazał przed chwilą? Co mają miliony wyświetleń? Odpierdolcie się ode mnie. Aha. Ale jakie kurwa bzy, co wy pierdolicie? Dobra, debile, nie pijcie tak, bo ja nie chcę się śmiać, ale jak ja widzę kątem oka, kurwa, te emotki, to ja nie umiem tego obejrzeć inaczej, naprawdę. Kurwa, co jest z tym mikrofonem? Przecież raz jest dobrze, raz jest jakaś chujoza. Nie wytrzymam. Nie wytrzymam tej presji. To też tak brzmi. Stary nad uchem, życzę przed spaniem, wszystko jest git, stary. Poczekaj. O Jezu. Kurwa. Co ja mam teraz zrobić? Jezu. Poczekam, jeszcze zrobię drugi test. Zrobiłam drugi. Jest druga kresa. Nie, ale Boże mój, to zawsze przejdzie. Co ty piszesz, Speedy? Ja pierdolę, no co mogę powiedzieć, no? ...mi swoją ciążą i biznesowo na pewno to jest dobry ruch. Taki mocno osobisty content ze swojego życia się bardzo dobrze sprzedaje, czego przykładem jest Andziax.
I wyniki na TikToku no Lil Masti tak też widać, no że się podbiły. Tyle, że po prostu nie widziałem nigdy reakcji na teściowy. Wiele opinii, że jej reakcje są sztuczne, pod publikę i w ogóle to nieodpowiednio jest się dzielić takim czymś publicznie. Wyciągają jej jakieś rzeczy, które kiedyś robiła w necie z podpisem, że dziecko będzie dumne z mamy. Na przykład mi z perspektywy widza to trochę niekomfortowo oglądało się te reakcje, ale to też nie jest zbytnio content dla mnie. Wydaje mi się, że takie coś w większości oglądają kobiety. Lil Masti wstawiła też to drugie nagranie z USG. Witam użytkownika bazy, dziękuję za 15 miesiąc. O Boże! I potem pojawiły się opinie, że jest to wręcz niesmaczne. Brakuje jeszcze nagrania z samego procesu tworzenia tego dziecka. I dajcie znać, jakie wy macie przemyślenia, bo widzę, że internet jest podzielony na dwa obozy. Jedni uważają, że wszystko jest na sprzedaż i pokaz, a inni propsują i gratulują Lil Masti. Kolejny temat jest przykry i bardzo przestrogowy, ponieważ 5 stycznia doszło do tragicznego wypadku w Lublinie. 18-latek... Ja czego się dowiem? Prowadzący... Ja nie kręcę, nic Audi spokój, najprawdopodobniej kurwa. Stracił panowanie nad autem i w wypadku zginęły 3 osoby. 16-latka, 17-latek oraz 18-letni kierowca. Jak zginąć, to wdzięcznie... Ktoś się tak cieszy ze spierdolenia ze życia na 20 lata haks dniewn. Przekrój, kurwa. A kilka dni po wypadku internet obiegło wideo nagrane przez jednego z pasażerów. W filmie widać głównie prędkościomierz wskazujący 140 km na godzinę w drodze z ograniczeniem do 50. Warto wspomnieć też, że kierowca dostał prawo jazdy w grudniu 2022 roku. Teraz pogadamy o Fame MMA, bo wczoraj wydali dosyć ciekawe oświadczenie. Ale od początku, jak wiecie... ...nagra reakcję na test ciążowy. Czarnoskóry Mergani Junior. Jezu. Nie nagra takiej reakcji nigdy. Ja już dopilnuję tego silną ręką. W ostatnim filmie, nie wiem, ale się dowiem, na drugi dzień z rowerka spadł cały kanał Nitra. I tak się składa, że właściciel tego kanału jest dosyć aktywnym użytkownikiem wykopu i właśnie tam zapowiada jakieś swoje mocniejsze odcinki. I tak też zrobił 3 dni temu. No jakby Ditka powiedziała, że ona nagra reakcję, luz, ale jakby powiedziała, że na przykład chce wrzucić to na TikToka, no to kurwa, tam musiałby ktoś jej wrzucić, nie? Bo... Kurwa, dobra, nic nie gadam. Zapowiadając film, tworzy dokument dotyczący rosnącej przemocy na polskim YouTubie oraz promocji kryminalistów. Będą tam takie rozdziały, jak między innymi w jaki sposób objawia się normalizacja. Nie lubię Kapuśniaka, ale ona by nie wpadła na taki pomysł raczej. Świata przestępczego i przemocy w internecie, konsekwencje dla widzów, influencerów i organizacji i kto na to pozwala. Czyli w skrócie to będzie film o tych wszystkich sztywnych prawilniakach w internecie, których najwięcej mamy w świecie freak fightów, w tych wszystkich federacji Fame, High League i tak dalej, nawet na miniatur... Podziękowałbyś kurwo za sub, dzięki ci kurwo za sub Lil Mixon. To jest Denis, który... Za 16 miesiąc. Mówił, że jebać strażaków, bo współpracują z policją. Boże, kolejny jestem strażakiem? Tak, jestem strażakiem. Tak. Idąc do więzienia i za to, że jest strażakiem, jest w dupę. I niedługo po zapowiedzi tego filmu Fame wydało takie oświadczenie. Władze Federacji Fame z niepokojem obserwują wzrastającą częstotliwość wypowiedzi i zachowań popularyzujących zjawiska znane opinii publicznej jako gangsterskie. Federacja przeciwstawia się wszelkim formom normalizowania kryminogennych zachowań i promocji kryminalistów. W związku z powyższym zarząd Federacji Fame podjął decyzję o zaostrzeniu działań zapobiegających. Na zawodników, którzy swoją postawą będą normalizować kryminogenne zachowania, nałożone zostaną wysokie kary finansowe. Więc w sumie props, mam nadzieję, że wywalą z Federacji tych wszystkich pseudo-gangsterów. Zdrowną rzeczą, którą wyłapali widzowie, jest to, że w oświadczeniu napisali, że w maju ubiegłego roku podjęli kroki przeciwko takim gangsterskim zawodnikom. Jak to już tak szybko jest obiad? Obiad? No. Ja pierdolę, patrzcie to. To jest moja reakcja, nagrywam TikToka zaraz, nie? Moja reakcja na ten obiad, ja pierdolę. Ktoś wykopał tweeta, jak Boxy w maju zapraszał Denisa na walkę na Fame. Teraz pogadamy o Mandziu, bo to jest jeden z niewielu twórców, który w ciągu ostatniego roku zrobił aż taką 180-stopniową zmianę w swojej osobowości. Dziękuję za te suby, ale ja już od 3000 nie dziękuję. Jak spadnie poniżej, to wtedy znowu będę dziękował. Szokować, ale między innymi także luz, dzięki. Przebraniami oraz ostatnim wyznaniem na podcaście u Żurnalisty. Bo Mandzio powiedział, że był w związku z transpłciowym mężczyzną. Co to znaczy? Kilka miesięcy co to znaczy z transpłciowym mężczyzną, to znaczy, że on był kobietą i teraz jest transpłciowym mężczyzną, czy on jest był transpłciowym mężczyzną i teraz jest kobietą, bo nie za bardzo nie wiem, w którą stronę kurwa, to jest. Kurwa, Kuba, widzę, że to wiadro siadło nieźle, ale nie palę. Nie palę żadnego zioła, kurwa, ty narkomanie, daj mi spokój. Left boy. Dziękuję za 16 miesiąc.
Był kobietą, teraz jest chłopem. Można prosić Szczebana, bo mega pechowa sytuacja, serio to pilne. Junak, dziękuję za 14 miesiąc. Zagranicznym z osobą trans, z trans facetem. W sumie wszystko spoko, było git, tylko że problem dystans się okazał po pewnym czasie. Po prostu jak pierwsze kilka miesięcy były zajebiście fajne, super, to po kilku miesiącach po prostu musiałem podjąć rozmowę na zasadzie, że słuchaj, ty dopiero, bo ta osoba 4 lata młodsza do mnie, że ty dopiero stawiasz pierwsze kroki w tym świecie, poznajesz go. A kiedy to było? Jeszcze studiujesz, zaraz tutaj jakaś praca, inne rzeczy. Jeżeli byśmy chcieli zamieszkać gdzieś bliżej siebie i tak dalej, a jestem w gorącej wodzie kąpany, ale wiesz, szczególnie jak się z kimś żyło 8 lat, co nie? To chcesz ponownie z kimś żyć, nie chcesz żyć samemu, nie chcesz wracać do momentu, gdzie się z kimś poznajesz i cześć, jaki jest twój ulubiony kolor. Tylko chcesz trochę szybciej, żeby to... Jak chodzi o reakcję widzów Mandzia albo losowych ludzi z internetu, no to nikt nie jest jakoś mega zszokowany. Może by to było wielkim szokiem i kontrowersją 5-6 lat temu, ale teraz mamy na przykład Nolifa, wiele twórców jest otwartych, jak chodzi o swoje orientacje seksualne, nawet jak są odmienne od tych powszechnie znanych jako tradycyjne. A teraz mam kolejną z rzędu dramę Logana Paula i tym razem jest osądzany o przemoc nad zwierzętami. Logan w ciągu ostatnich 3 tygodni przeszedł przez wizerunkowy Armagedon. Najpierw miał dramę o obrazę religii swojego przyjaciela na podcaście, już Logan za to ostatnio przeprosił. Potem mieliśmy ten słynny kryptoskam, na którym jego fani potracili miliony dolarów i też już za to przeprosił. A teraz Logan jest pod falą krytyki za świnie. Dobrze usłyszeliście, chłop ma dramę o świnie i ja to na przykład już odebrałem bardziej jako jest moda na kopanie Logana, to kopmy go ile się da. Ale w skrócie, ostatnio na TikToku wiralem poleciał filmik organizacji charytatywnej, która uratowała świnkę z opuszczonej posesji. Napisali, że obok tej świnki znaleźli też inną martwą świnię i w opisie filmiku napisali, że Pearl, bo tak nazywa się świnią, którą uratowali, należała wcześniej do influencera. I dopisali, że szkodliwe jest kupowanie zwierząt, aby zrobić sobie z nimi zdjęcia, zebrać popularność, a potem je po prostu porzucać. I może z nazwy nie wymienili Logana, ale ludzie szybko połączyli kropki, że to o niego chodzi, tym bardziej, że imię świni się zgadzało. Więc zaczął się kolejny rant, ludzie pisali, że nie potrafi prowadzić prawdziwego zoo, a co dopiero NFT, z nawiązaniem do tego jego skamu kryptozoo. Były komentarze, że teraz to oficjalnie można jebać Logana Paula, on nie powinien mieć zwierząt. Natomiast czasami warto poczekać na drugą stronę medalu i Logan wytłumaczył, że wyprowadzając się do Puerto Rico nie mógł wziąć ze sobą świni, więc oddał ją do zaufanego sąsiada farmera, który dobrze o nią dbał, do czasu aż sprzedał ziemię innemu farmerowi. Ten twierdzi, że żadnej martwej świni tam nie było, a sam Logan bardzo dziękuję. Owo jest być posuwanym w kakao. Mandzio opiert kropka Oli Karolkowi loda w octagonie i po walce. Organizacji za uratowanie Pearl, bo miał ją przez 2 lata, więc ta sytuacja była dla niego szokująca. Mamy też szokujące wieści z ekipy, niektórzy to nazywają rozpadem ekipy od środka. 9 stycznia ekipa za pośrednictwem strony Ekipa Holding oraz profilu wujka Łukiego ogłosiła nowego prezesa ich spółki, którym został wszystkim dobrze znany wujek Łuki. Oświadczenie wynika, że zmiany w zarządzie wynikają z potrzeby rozwoju w obszarze rozrywki. Wcześniej prezesem spółki był Krzysztof Misiałkiewicz. Społeczność ekipy odebrała tę informację na różne sposoby, jedni gratulują, drudzy negują, a jeszcze inni zadają sobie pytanie, że kto pytał. Jak jesteśmy przy ekipie, to pogadamy o Verso, bo na pewno kojarzycie jej słynną współpracę z Blackiem, który poprawia waszą kondycję i umysł. Ja Blacka piję na co dzień, więc bardzo ucieszyłam się z tej współpracy, ponieważ jak wiecie, czasami kawa po prostu nie wystarcza i czegoś co nas po prostu pobudzi i zadba o naszą kondycję i też o nasz umysł. Ten klip był często wyciągany podczas jej dramy i była ogólnie beka z Verso. Ale teraz Weronika przyznała w filmie, że żałuje tamtej współpracy i gdyby mogła, to by ściągnęła ten film z kanału, ale przez umowy nie może tego zrobić. Takim filmem na pewno, który chciałabym na przykład ściągnąć z mojego kanału, ale którego nie mogę ściągnąć, na pewno jest film, który też był często wyciągany. Nie mogę powiedzieć za bardzo przez umowy. Jaki to jest film? Jest to film, w którym powiedziałam, że coś robię codziennie, a tego nie robię codziennie i powiedziałam to po prostu tak mega szybko, mega błaho. Teraz bym tego nie robiła. Bardzo sobie rozsądnie, bardzo rzetelnie i bardzo wybiórczo. Ja mam widzowie, tak. Marki do ja nigdy w życiu. Kilka ciekawych update'ów w sprawie. Nigdy w życiu. Jakbym dostał na przykład współpracę od jakiegoś tam na przykład, nie wiem, napoju, którego nie pijam, nie? No i na przykład zapłaciliby mi 500 000 złotych, nie? W ongoingu, rozbite na przykład na 3 kwartały. Czyli powiedzmy prawie pełny rok. Prawie że. Ja bym go nie pił. To logiczne, że wam powiedział, że go piję codziennie. Także... Od razu wam mówię z góry, że jeżeli kiedyś będzie taka sytuacja, to miejcie swoją głowę i nie myślcie tak, że jeżeli ja na przykład coś mówię, to tak jest, tak?
Andrew Tate'a. Największe poruszenie wywołał ten tweet z konta Andrew, gdzie napisał: Matrix mnie zaatakował, ale nie rozumiem, że nie da się zabić idei. Ciężki do zabicia. I tutaj podlinkował rumuński artykuł Spy News, który opisuje, że jeden z braci Tate musiał trafić do szpitala. W tym artykule nie opisano dokładnie, o co chodzi nim, ale jeden z artykułów napisał o małym, niegroźnym guzie w płucach i to jest problem zdrowotny, z którym Tate zmagał się już wcześniej. Natomiast pojawiła się narracja, że ktoś w tym areszcie go zaatakował, czy władze świata chcą się go pozbyć. Ale finalnie Tate nie umarł, no bo dwa dni temu miał swoją pierwszą rozprawę, gdzie chciał wyapelować sobie zwolnienie z aresztu. Natomiast jego apelacja nie przeszła, sąd zadecydował o niewypuszczeniu braci Tate. Muszą odsiedzieć całe 30 dni aresztu i potem prokuratura... Tak, też tak mówisz? No. A ja na przykład nie piję dużo kawy, nie? Więc z GBS-a na przykład piłem te herbaty z ashwagandą, ale logiczne, że mówiłem, że piję kawę, nie? Bo piję kawę. Ale może nie w tym momencie, w którym to mówiłem. Widzowie, jestem kłamcą, przyzwyczajcie się. Wszystko, co widzicie w internecie, to kłamstwo. A może im to znowu przedłużyć, jak dalej będą potrzebować czasu na śledztwo. I mogą ich tam trzymać nawet do 180 dni, a jako jeden z argumentów swojej apelacji bracia Tate podali... Jakbyś miał wybrać 500 000 złotych, a 500 000 wartości żetonów do kasyna, co byś wybrał? Oczywiście, że 500 000 wartości żetonów do kasyna, ponieważ... Mimo, że stronię od takich rzeczy, więc nie miałbym raczej okazji nigdy posiadać 500 000 w żetonach do kasyna. A tak, zupełnie za darmo, dostałbym te żetony, no i już bym nie musiał nigdy w życiu sprawdzać, tak, jak to jest i co można z tym zrobić. Że mają dzieci, które potrzebują mieć ojców na wolności. Prawnik Tate'ów powiedział, że sam Andrew ma dziesiątkę dzieci z różnymi kobietami, a w samym sądzie wciąż nie został... Sprzęt Osiris używałeś tylko na streamach? Nie, użyłam do teraz akurat sprzętu Osiris. Zostały przedstawione im żadne dowody na zarzuty o gwałt, więzienie kobiet czy zorganizowaną grupę przestępczą. Cały ich areszt dosłownie wynika ze słów ofiar. Na temat braci Tate niedługo ma zostać opublikowany mocny materiał od redakcji Vice, gdzie wypowiada się sama rzekoma ofiara, która zeznaje przeciw nim w sądzie. Więc zobaczymy, może w tym reportażu pojawią się w końcu jakieś dowody, bo na ten moment ciągle słyszymy o bardzo mocnych zarzutach i oskarżeniach.